tak co słychać? Kopala! Bębny zwykle człowieka, co? Zawsze bębny. Zawsze bębny. 100 lat. Dawaj, co masz nowego, gadamy. Same cuda powstają tutaj u mnie. To, nie wiem, tego widziałeś? To jest jesion z Puszczy Cieszyńskiej. No. Wygląda troszkę jak dom. Nie, no co ty, wiesz, to jest jesion. No podobny, no dąb ma rysunek podobny, ale jednak różnice jesion. Są. Ja wiem, dlaczego ma rysunek podobny, bo oba to są drzewa. O, cześć, witajcie, zapraszamy do Wiktora Golca. Jesteśmy u niego w pracowni. Pracownia znajduje się w starym rowerze. Mamy tutaj dookoła dużo fajnych bębnów, na pewno będą jakieś ciekawe historie. Wiciu, opowiedz ludziom o tym, co robisz, bo my troszkę już na ten temat jakby przez te prawie 20 lat się dowiedzieliśmy, chociaż są cały czas nowe patenty i z przyjemnością też posłuchamy. Wielka pasja. Robię już od 82 te bębny. To jest, wiesz, już kupę lat. Zaraz po wojnie. Zaraz po wojnie. Nie, jeszcze była wojna. Jeszcze była wojna. No ta pasja po prostu tak znienacka mnie zaatakowała. Podróżowałem sobie po Polsce, bo wtedy tylko po Polsce można było jeździć za granicę, to marzenie. Stan wojenny, ale wiesz, zobaczyłem ekipę jakąś dziwną grającą na bębnach w Krakowie. Po prostu zachorowałem na bębny. Od razu chciałem grać. Co robisz Wicio nowego? Widzę jakiś balafonik zrobiłeś, tak? To, czy, a taki to, czy... mały, to kiedyś tam, wiesz, przy tych jazzowych projektach ostatnio w ogóle bardzo dużo różnych gadżetów. Zrobiłem cały stelaż taki metalowy, potężny, ogródek, obstawiam się tymi bębnami, pełno takich gadżeciarni. I to też, wiesz, taką dundumbę mam na stopkę, konga dookoła, dunduny, kalangi, a na tym stelażu mam po prostu, wiesz, cały śmietnik, od blach, butelek, różnych dzwonów rurowych, tam jakichś kołbelków, nie kołbelków, piranek, fajne, i takich, wiesz, i takich różności dziwnych, no to też jest niezłe. Co to jest, a co, z czego to jest? Jakieś drewienka, kufla? Tak, coś tam jest, znalazłem taki kawałek, bo po prostu, wiesz, i przerobiłem to. No na pewno to nie robiłeś, bo jest nierówne. Ale to akurat, wiesz, nie szkodzi, to jest, wiesz, taki śmieszny patent. No, trzeba więcej tutaj mokrości dać. Quicka, taka malutka quicka. Ciemna barwa taka. Zobaczcie, takie co można gdzieś zobaczyć, to mają mocno naciągnięty naciąg taki, tak, chudy. Tak, te brazylijskie są metalowe. To z węża, nie? Tak, z węża. To z węża. Wiesz, jak robili kiedyś, takie bardzo stare te robili z pnącza i skóra z węża. Za przeproszeniem obciągali skórą z węża. Z węża. No takie i coś. I były te pnącza i skóra z węża, jak rura od odkurzacza wyglądała. I stąd się wzięła taki karbowany. Taka rura, tak? No. No, wszystko gra. Słychać dźwięku, że jest karbowana, nie? No, słychać, że z węża. Z węża. Tak naprawdę tych instrumentów zrobiłem tak dużo, że tutaj jest tylko kilka z nich. Ale tak jak na przykład to, co jest jakby moją zasługą w Polsce, instrument dżembe. Tego typu instrumenty dżembe rozpropagowałem jako pierwszy w Polsce, zacząłem robić na nich grać. One są po prostu teraz bardzo popularne.
i dżembe zapanowała nad światem w zasadzie, bo z Afryki się przeniosła i zajęła najpierw Francję, Niemcy, Holandię i teraz przyszła do Polski i w sumie jestem przyczyną tej sytuacji, ponieważ zafascynowałem się instrumentem dżembe, gdzie w Polsce jeszcze nikt nie grał na dżembe, nikt nie podejrzewał, że można naciągnąć instrument na liny i uzyskać taki dźwięk. Ale to nie wszystko, bo dżembe to jest historia przeniesiona z kultury afrykańskiej i zaadoptowana tutaj przeze mnie. Ale są bębny polskie, które już dawno temu tutaj w Polsce jeszcze nikt nie grał na dżembe, nikt nie mówił o afrykańskim graniu, grało się na takich wielkich bębnach basowych. Nigdzie na świecie takich bębnów nie było, powstały w Polsce i zostały uznane na świecie jako wyjątkowe instrumenty. Ja jeżdżąc swego czasu i po Europie woziłem te instrumenty, to po prostu ludzie w kolejkach się ustawiali w sklepach z instrumentami profesjonalnymi i czekali na instrumenty bębny z Polski. To jest monolit, jeden kawałek drewna. On wydawałoby się, że jest równy, ale on jest po prostu ręcznie zrobiony. To wszystko jest ręczna robota. No i to są instrumenty takie polskie konga. Tego typu bębny są zazwyczaj robione z klepek. To jak w Polsce zaczęliśmy robić monolity i okazało się, że one tak pięknie brzmią, to się okazało, że zaraza poszła i w Europie firmy zaczęły robić monolitowe takie konga, co jest już jakimś ewenementem przejętym od nas. Te basowe bębny trójnogi to są takie wynalazki, ja zrobiłem takie kotły, one przepięknie brzmią, ale w orkiestrze, bo ja mam zespół, który się składa z wielu muzyków, ale perkusjonistów i mamy całe struktury muzyczne oparte na samych brzmieniach bębnów, czyli na przykład te basy z wielką bertą, która jest na dole, robią sekcję basową, te środkowo-tonowe melodyczną, wysokotonowe, po prostu grają solówki, breki, unisony. To wszystko jest budowane. Są balafony, są bębny szczelinowe, co jeszcze ciekawostka taka. Tutaj musiałbym go wyjąć. Tu akurat w pracowni mam jeden, ale to jest po prostu, proszę bardzo, taki wynalazek śmieszny, który pochodzi z Gwinei. Takie duże jak te, jak ten, to są trokoto, a mniejsze się nazywają crin. Jeden kawałek, jakaś pozostałość, jak kupowałem drewno, zostały takie gałęzie, z których już dużego bębna nie zrobię, ale takie kliny, jest ich więcej, one są różnej wielkości, są strojone, wyższy, średniotonowy i najniższy i one grają takie sekcje. To jest muzycznie, to się tam mówi, że największy trokoto gra kwestie dundunów, czyli dundumby, takiego najniższego bębna. Średni gra sangbana, czyli średniego bębna z basowych, a taki najwyższy gra sekwencję kenkeni, najwyższego z tych basowych bębnów. Także tych historii jest bardzo wiele. Pokażę parę rzeczy fajnych jeszcze tam. Kręcimy tą Bertę. Nowe rzeczy fajne. No kurczę, wiesz, musiałem zrobić przyczepkę do tej Berty wielkiej, bo to się nie mieści. I wiesz, nie mam pomieszczenia nawet z takimi drzwiami, żeby ją sadzić. Dunduny też tutaj jeszcze stoją. Wiesz. Także wiesz, grubasek stoi. Co ja się dowcisnę, żeby było przy mnie widać, jaki on jest duży. Tam z tyłu, tak dla wyobraźni. Schowaj się z tyłu. Dla wyobraźni ja mam prawie 1,90 m. Możemy sobie to wyobrazić, o. Ale wiesz, to jest tak, że ten pień był dużo większy. Ja musiałem go nieźle obrobić, żeby z niego wyciągnąć taki kształt, bo on był krzywy, strasznie duży. Bardzo dużo musiałem ściąć z jednej i z drugiej strony. Jakieś wypełnienia robiłeś tam, Nawet nie, bo to on po prostu ominąłem te wszystkie dziury największe i wiesz, zrobiłem taki, bo gdyby kształt jest super. Kształt jest świetny, no ale wiesz, optymalny, jaki można było wyciągnąć z tego pnia, co nie? A. Gdyby pień był równiejszy, to przecież ona by była z pół metra większa. Thank you.
muzyka jest najważniejszą formą, wiesz, punktem wyjścia do i robienia tych instrumentów i tak dalej. To jest najwyższa wartość. Przede wszystkim robię instrumenty i dźwięku szukam dla siebie, do swojego grania w różnych koncepcjach, od stricto perkusyjnych do nawet z elektroniką, wiesz, jakieś tribale, z DJ-ami techno, po prostu świetne produkcje. No. Naprawdę fajne to rzeczy. Bardzo dobrze. Nie. Wiesz co, ja myślę sobie, że to jest bardzo dobrze, dlatego że wcześniej jak przyjeżdżaliśmy do ciebie, to znikały instrumenty super, które zrobiłeś. Mówisz, pytałem się, gdzie jest ten instrument? Mówisz, sprzedałem. No i też no, teraz był moment, tego. Ale był moment, że mało grałeś bardzo, nie? Pamiętam, znaczy, że... Wiesz, to jest tak, że to zawsze jest... Ostukiwałeś bębna, tłukłeś cały czas w dłuto. Pamiętam to, no to 10 też, lat temu, tak, nie? Tak, no to też wiadomo, że jeżeli, wiesz, była taka opcja... Sobie paluchy prawie obciąłeś, nie? No, no tak, zgadza się, ale to wiesz, no to było tak, że wtedy jak we mnie robiłem, to one się sprzedawały na całym świecie, tutaj i nie tylko tutaj, co nie, tak jak mówię, w różnych miejscach i chętnie były brane. Pasja została, instrumenty robię nadal, ale tak jak mówię, że to jest bardziej po to, żeby na nich grać. Nie? No i nie, myślę sobie, że nawet wiesz, powinienem zrobić jakąś wystawę fajną, ale nawet nie takich nieskończonych, wiesz, instrumentów. Potraktować je jako rzeźby, wiesz, jako po prostu, wiesz, instalację po prostu takiej formy. No wiesz, te bębny są same w sobie piękne, nawet jak nie mają skóry. I to wiesz, i to nie jeden z dobrych, zdolnych plastyków, wiesz, patrząc na to, jaką to ma formę, mówi mi, człowieku, po prostu tego nie trzeba kończyć. Wiesz, postaw to i już. I pokazuje mi, wiesz, pokazuje mi wnętrze galerii na przykład i mówi, zobacz, tutaj jak ustawisz kilka takich instrumentów, to będzie rewelacja. Także to w tą stronę też może pójść. No ale wiadomo, muzyka, no muzyka, no ja uwielbiam grać. Chodźmy dalej. Słuchaj, robimy taką sytuację. Chcemy jechać do Afryki, chcemy zobaczyć, co tam szamani robią z bębnami. Jak myślisz, co robią z bębnami? No wiesz, no to zawsze to... Szamani są to raczej, wiesz, taki regionalny lekarz. On tam bębny grają do rytuałów szamańskich, a czy szaman robi coś z bębnem? Nie. Tam bębny robią kowale i wiesz, a muzycy je na przykład naciągają, albo krawędzie robią, doprasowują do siebie, albo ozdabiają te instrumenty. Szaman ma inną rolę, wiesz, w tamtej kulturze, wiesz, no są tam oczywiście rytualne instrumenty, rytualne rytmy, to wszystko jest oczywiste, bo ta tradycja ale jest bardzo głęboka. Chodzi o to, że zrobi bęben kowal, no. Zanosi ten bęben do szamana i ten szaman coś robi przez całą noc z bębnem, co on tam robi? Nie, no raczej wiesz, no tak zdarzają się takie historie, bo jeżeli to mowa o instrumentach rytualnych, że on tak, ma raczej... Pogrzebowe. Tak, pogrzebowe, czy tam jakieś rytualne do różnych świąt, no to faktycznie takie jakby one są poświęcane, czy coś w ten sposób przez szamana, to, ale to wiesz, to w zależności od kultury, bo tych kultur i wiesz, i obrzędków jest bardzo wiele, także na całym świecie, pewnie. Oczywiście, i w Afryce tak jak najbardziej też bardzo dużo. Jeżeli to są instrumenty właśnie takie... rytualne, no to tak, taki obrządek jest. Ale patenty przecież, wiesz, to już jest bardzo stare, że...